Siemanko, siemanko. No i słuchajcie, dzisiaj właśnie jesteśmy w drodze do pierwszej konferencji Heilig 3. Kto jeszcze nie słyszał, no to się zbliża walka 4 czerwca w Gdańsku, no i dzisiaj w Warszawie właśnie jedziemy do teatru robić komedię. Komedię taką, że będzie się działo jakieś rundki, nie wiem co tam będzie na tej konferencji, ale się zobaczymy pierwszy raz przeciwnikiem. Także trzeba mu od razu go musimy postraszyć, że czekał i się bał, nie? Także taka sytuacja, żeby była hardkorowa, można powiedzieć. Mamy zapas, mamy białko, mamy ryż, żeby nie było lipy. Słuchajcie, muszę zawsze zapas. O, białeczko. Zapas robić, bo jesteśmy trochę wcześniej. Parę godzin, żeby wszystko ogarnąć do konferencji, także trzeba jeść, a nie wiadomo, czy stejki będą. Że lecimy zobaczyć. Teatr Roma, jesteśmy na miejscu, nie wiem, z której strony wejść mamy. O, zamknięte. Drzwi musimy, z tyłu chyba. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze? A jak? Cinamy stejki, a jak no to jest git, kurda. No to zamknięte chyba, to trzeba z tyłu. Z tej strony, od tyłu? No, chciałem wywalić drzwi już, ale no wiesz. Bo... Ale później mi kurde nie wpuszczą w ogóle. Tak, później by zgarzyli, nie i po co? No. Trzeba jej szukać. O, chyba przejdziemy tędy. Chyba tak, o. Może tutaj. Cześć, z której strony wejście, bo to wszyscy czekają mi. Z drugiej strony? A, z tej małej, nie? Od Świętej Barbary. Okej, okay, wszystko jasne, to dzięki, idziemy, no hej. Od Świętej Barbary musimy iść. Idziemy, okazało się, że wyjście z drugiej strony jest backstage. Idzie nich, kurczę, będzie dopiero. To dla ciebie jest tutaj? Dla mnie tutaj? A dziewczyny nie dajesz, bo się boję. My się boimy. Dziewczyny się boją. O! Mam jedzenie. Elegancko. Mamy łóżko. Możemy się przespać. Zobaczcie. Możemy się przespać się tutaj. Kto pierwszy tego łóżka? No co? Można się przejść po pokojach i zobaczyć, kto będzie na walkę. Z tego, których nie znamy. I co, widziałeś kogoś? Muszę udać. Nie będzie. Możemy relaks, to łóżko, to tutaj trzeba uważać. Chociaż mocny jest. Będziesz też wymake-upowany, znaczy tam lekki puder, żebyś się nie świecił, wiadomo, jak to telewizja. Ale jesteś w czwartej grupie, więc nie musimy się aż tak bardzo śpieszyć. A to znaczy, że mogę się przespać, nie? No może nie, może nie, może nie, może przespać. W czwartej grupie, a ile potrwa tak? Wiesz co, no jedno wyjście to jest około 30-40 minut, tak? Więc pierwsze wyjście jest o godzinie 19. No. Więc też ci nie chcę podawać, że na przykład nie wiem, godzina 20 i tak dalej, a jak się okaże, że nie wiem, komuś się tam, jak to się mówi, gadka kleiła i o 21 skończył. I pierdolił godzinę czasu, tak, i tak nie dało się wygonić, nie? Tak, więc ja będę bieżąco skrócić. Informować ciebie, co i jak, kiedy wychodzisz. Kochani, widzę, że jesteśmy w dużym już gronie. Dwie minuty, proszę, absolutnie za 2 minuty rozpoczynamy generalną. Próba generalna. Proszę.
musimy się ustawić. Dobrze. Dobra, kończymy próbę. Już wszyscy tutaj trochę ogarniamy temat. No i zaraz za godzinkę już ruszamy z konferencją, gdzie będzie widać, co będzie się działo. Musimy tak zrobić, że przeciwnicy byli obstrani. Roberto, możemy porównać Bicki? Bicki, tak, Alberto? Specjalnie dla miejskiej dżungli. Muszę koszulkę ściągnąć. O kurde. Alberto jest, a tu kurde, wiesz, z koszulku to nie widać. No coś tam jest, wygrałem, nie ma lipy. Tylko ci brakuje 20 centymetrów. To się wybitnie, to się wybitnie. Jest bomba. Ale to bardzo serdecznie na pierwszej konferencji Senegal High League! Mamy słyszeć, słuchajcie, jest super, ja muszę trochę węglowy dam doładować, mam swój ryż, o. Tylko na luzie, jak się mówi, go by the flow. Trochę tu inne klimaty, trochę, bo przez te sporo lat temu, jak robiliśmy te gale, to trochę inna widownia była. A teraz trochę się zmieniło, więcej influencerzy, także trochę to inaczej wygląda, ale myślę, że również pozytywnie wszystko będzie gdzieś tam do tej strony, żeby każdy był zadowolony i najważniejszy, żeby doszło do tej walki w Gdańsku. Także do zobaczenia już tam. Trochę farby, żeby nie tak groźnie wyglądał. Normalne procedury. Telewizja nagrywania, zawsze trzeba make-up położyć, żeby się nie świeciło, się wysapało. Zamykam. Dobra, słuchajcie, teraz jak mam jeszcze trochę czasu, to Q&A, co rzuciliśmy na Instagrama, odpowiem na kilka pytań dla was. Odpalam właśnie, odpalam pytania. O, mam tutaj, widzicie, troszkę. Kilka pytań, no sporo ich jest tak naprawdę, sporo, ale jeszcze. Czy czujesz się pewny w walce z Roburem? No pewniejszy jeszcze się nie czuł. Mogę tyle powiedzieć. Co sądzisz o Roburze? Kto nie wie, to Robur jest z warszawskich koksów i jest moim przeciwnikiem tutaj na High League. No i co sądzę? No, chłopak ćwiczy, coś tam ćwiczy, ale to będzie pokazane, kto jest tutaj prawdziwym koksem właśnie. Jak to załatwić? KO czy zapasy? No inaczej nie może być jak KO. Zobaczycie, musicie zobaczyć walkę, żeby się dowiedzieć. Wygrasz? Oczywiste. Wybierasz się do Stanów w najbliższym czasie. Fajnie by było zobaczyć jakiś vlog albo radio koksu. No na razie się nie wybieram. Teraz w Polsce jestem, ale w przyszłości na pewno coś będzie ze Stanów, jak zawsze. O, ile centymetrów łapie masz? 6 dych jest, teraz na rzeźbie jestem, także 120 kilo. Byś rzeźbiony. I tak forma jest, która powinna być na walkę. Pokaż kartę walki szybko. Nie mam karty walki, więc nie mogę pokazać. Czy jest w planach hardkorowy synek? Słuchajcie, dwie hardkorowe córeczki są, to już synkę nie muszę robić, bo będzie za hardkorowy. Wiecie, jak z tymi planami jest. Czasami lepiej nie planować.
Burnejka, dasz radę przeciwnikowi? Bo wiem, że masa ciała robi trochę problem w walce. Ale to zależy jaka masa. To jest masa mięśniowa. Naprawdę, ja kiedyś wytrzymałem 3 rundy, to nie będzie walka na pewno 3 rund, tylko daję tam 30 sekund maks. Jak przygotowania do walki? Będę trzymać kciuki za ciebie i Robura. Oboje jesteście wygrani. Dzięki bardzo, ale przygotowania idzie bardzo dobrze. Dużo steaków, dużo arbuzów i jest git. Jak łączyć treningi siłowe z MMA? No siłowy codziennie musi być tak, a MMA to jakby w drugim planie. Zawsze coś tam poćwiczę. Koksu, kiedy live porażka jest? Już jedzie live porażka na granicę, odprawiałem, także będzie niebawem. Czy. Nie ma żadnych pytań. Tworzycie taką super rodzinkę. Pozdrowienia. W odgonie pozdrawiam również. Dziękuję bardzo. Ile razy w tygodniu trenujesz do walki i czy masz już jakiś plan? Ile razy? Na razie jeden raz trenowałem, teraz zacznę więcej trenować, ale plan, którego nie mogę zdradzić, jaki mam, także będzie się działo. No dobra, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, krótki takie odpowiedzi. Zaraz muszę jeść steaki, chciałem powiedzieć. Ostatnio jemy sushi tutaj po zapleczach, ale zaraz musimy lecieć na konferencję, trochę podkręcić temat, żeby tu nie przegapić. Jesteśmy już po wszystkim, po pierwszej konferencji właśnie tutaj. No i co się działo, tutaj widzieliście co się działo pomoli, ale będzie się działo jeszcze 4 czerwca w Gdańsku, także zapraszam tam wszystkich na walkę i do zobaczenia już tam.